Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym naszym spotkaniu z ekspertem KP. Ja się nazywam Marta Mazurkiewicz, reprezentuję Departament Współpracy Międzynarodowej i Ekspertyz Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Uprzedzę Państwu na początku, że całe nasze spotkanie jest nagrywane, a będą Państwo mieli później dostęp do tego nagrania. Ono zostanie umieszczone na naszej stronie internetowej. Jak tylko zacznie się prezentacja, ja na czacie podam Państwu link do tej strony, gdzie będzie można obejrzeć sobie nagranie dzisiejszego spotkania? Dzisiaj zajmiemy się tematem Zielony Ład, nowe wyzwania dla sektora nieruchomości, a naszą prelegentką będzie pani Marta Piątkowska, kierowniczka działu transformacji energetycznej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Witam Ci, Marta, za chwileczkę oddam Ci głos, ale podam Państwu jeszcze kwestie organizacyjne dotyczące naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście będą Państwo mogli zadawać pytania. Na dwa sposoby. Można pytania wpisywać na czacie. Ja te pytania odczytam po zakończeniu prezentacji. Nasza prelegentka postara się na nie odpowiedzieć. Albo także po zakończeniu prezentacji będzie można użyć ikonki. Proszę spojrzeć w górne menu. Tam jest taka ikonka, podnieś rękę. Można użyć tej ikonki i osobiście także będzie można zabrać głos i zadawać pytania. To tyle z kwestii organizacyjnych. Prezentacja także zostanie Państwu udostępniona. Po zakończeniu naszego spotkania. Marta, oddaję Ci za ten głos. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziękuję, Marta. Już udostępniam prezentację. Jeszcze nie widać. O, widzimy już ekran. Więc na dzisiejszym spotkaniu z ekspertem chciałabym opowiedzieć Państwu o nowych wyzwaniach dla sektora nieruchomości w związku z Europejskim Zielonym Ładem. Generalnie chciałam tutaj, jako że wiem, że reprezentujecie Państwo zarówno przedsiębiorstwa, jak i JTST, więc chciałam w tej prezentacji tak pokazać Państwu poszczególne wyzwania, żebyście, żeby każdy z Was wyniósł coś dla siebie, ponieważ sektor nieruchomości jest rozbudowany. Generalnie przed nami wiele wyzwań, jeśli chodzi o, o, o budynki, ponieważ po pierwsze rosną ceny energii. To będzie państwa motywowało do tego, żeby wykonywać różne modernizacje w waszych obiektach, którymi zarządzacie, czy jesteście właścicielami. No a po drugie, Unia Europejska kilka lat temu, poprzez wydanie komunikatu o nazwie Europejski Zielony Ład, planuje ma cele bardzo wysoko postawione, a mianowicie, tak jak pewnie państwo wiecie do 2050 roku planuje osiągnąć neutralność klimatyczną. No i tutaj żeby, w ogóle w jakiś sposób dążyć do tych celów, wydała strategię pod tytułem Fala Renowacji, Fit for 55, czy no, oraz europejskie prawo o klimacie, no, które już tutaj prawnie zobowiązało kraje członkowskie do tego, żeby mm, osiągnąć tą neutralność klimatyczną. Jeśli chodzi o dokument fale renowacji, no to tutaj on jest właśnie w dużym stopniu skupiony na budynkach i zawiera działania, które obejmują konkretne środki regulacyjne, finansowe i wspomagające. Tak, żeby co najmniej podwoić roczny wskaźnik renowacji do 2030 roku, jeśli chodzi o renowację budynków, co ma doprowadzić do renowacji około 35 milionów budynków do 2030 roku. Również ważny jest pakiet Fit for 55, ponieważ to w tym pakiecie jest wspomniane o tym, że należy dokonać przeglądu dyrektywy o charakterystyce, Energetycznej budynków, co już miało miejsce, i w dalszej części prezentacji opowiem o właśnie dyrektywie FBD, która jakiś czas temu, teraz kilka tygodni temu, weszła w życie. Jeśli chodzi o osiągnięcie neutralności klimatycznej do 50 roku, no to tutaj Unia Europejska postawiła również pośrednie cele klimatyczne, które mają wspomóc ten cel w 50 roku. I musimy do 30 roku o 55% ograniczyć emisję netto gazów cieplarnianych. Ja pozwoliłam sobie pokazać ten wykres, żeby pokazać, Czym się różni, co to są te emisje netto gazów cieplarnianych, ponieważ niektóre dokumenty unijne wspominają właśnie o emisji netto, inne wspominają chociażby przy liczeniu śladu węglowego i ujawnianiu informacji dla przedsiębiorstw w raportach ESG o emisjach brutto. Więc, żeby to było dla Państwa jasne, no to emisje netto to są emisje zbilansowane z pochłanianiem gazów cieplarnianych. Tak jak jest pokazane na wykresie, sektory, które odpowiadają za największe emisje gazów cieplarnianych, będą zobowiązane do redukcji gazów cieplarnianych, i tak jak widzimy na wykresie, łącznie te wszystkie sektory powinny zredukować o około 85% swoje emisje. No, i one będą skompensowane właśnie pochłanianiem gazów cieplarnianych w związku z użytkowaniem gruntów i lasów, co jest zaznaczone tą zieloną przerywaną linią oraz technologiami usuwania dwutlenku węgla. Także to. to nie musimy schodzić to do, do zera, tylko właśnie o około 85% ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, co jest wyzwaniem bardzo dużym. Zobaczymy czy przedstawiciele tej Komisji Europejskiej nie będą gdzieś chcieli trochę złagodzić tych wygórowanych celów, żeby faktycznie realne było ich osiągnięcie. Te dokumenty, o których wcześniej wspomniałam, takie strategiczne, już niosą za sobą zmiany w konkretnych dyrektywach. Co potem będzie transponowane na e, ustawy i rozporządzenia w poszczególnych krajach członkowskich. Mm, no i tak jak wspominałam, e, została zrewidowana dyrektywa o charakterystyce energetycznej e, budynków, e, została również zrewidowana dyrektywa o efektywności energetycznej i o odnawialnych e, źródłach energii. Ja powiem e, trochę więcej e, w kolejnej, e, na kolejnych slajdach, właśnie o dyrektywie EPBD. Także to są już konkretne wynikające z tych dyrektyw e, działania, które e, będą musiały zostać podjęte w budynkach, żeby e, dążyć do neutralności klimatycznej. I to już jakby jest też, będzie prawnie e, w jakiś sposób e, przez właścicieli budynków no, no trzeba będzie wykonywać te działania, żeby nie, nie podlegać różnym karom. Jeśli chodzi o standardy, które również weszły w Unii i one zobowiązują w jakimś stopniu przedsiębiorców do ujawnień, informacji na temat tego, czy prowadzą zrównoważoną środowiskowo działalność, no to tutaj. Przepraszam. Zniknęła prezentacja. Tak, zniknęła, nie widzimy. Już. Wracamy. Chyba teraz widać, tak? Tutaj ponownie. Tak. tak. Dobrze. No to. Tylko teraz w lesie um... wyświetla. Przepraszam Cię, Marta, jeszcze tylko mamy taki tryb, że małe slajdy widzimy bardzo. Już. Tak, teraz dobrze widać? Jeszcze nie. Nie widać teraz prezentacji. Może jeszcze raz spróbuję jeszcze raz. Chyba teraz powinno być. Tak, już teraz mamy dobrze. jeszcze tryb prezentacji, jakbyś włączyła, będzie super. Jest, wszystko widać, dzięki. Dobra, fajnie. Kontynuujemy zatem. Yy, tak jak wspominałam, yy, Również Unia Europejska tutaj ma nadzieję, że przedsiębiorstwa w dużym stopniu przyczynią się do redukcji zużycia energii, a tym samym emisji gazów cieplarnianych i zrewidowała dyrektywy związane z raportowaniem sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. To jest tak zwana dyrektywa CSRD. Która ma na celu zmobilizować przedsiębiorstwa do ujawniania informacji na temat tego, jak ich działalność wpływa na środowisko. Dodatkowo została w 2021 roku weszła w życie dyrektywa rozporządzenie, tak naprawdę zwane potocznie taksonomią Unii Europejskiej, która wskazuje na to Jakie, jak prowadzona działalność, które inwestycje mogą być uznane za zrównoważone. Jest, jest to wszystko teraz ujednolicone, są już konkretne wartości, które wskazują na to, które działalności są zrównoważone. Dodatkowo wejdzie EUTS 2, który obejmie właśnie budynki. Więc te wszystkie. Działania, które gdzieś tam z góry będą na nas schodzić, będą z pewnością powodowały to, że właściciele, zarządcy budynków faktycznie no, będą musieli zacząć myśleć um, o podejmowaniu dodatkowych działań modernizacyjnych, które będą powodowały, że budynki będą stawały się coraz bardziej zielone. Pozwoliłam sobie tutaj zebrać na jednym slajdzie. Jakie przed jakimi wyzwaniami stoi sektor nieruchomości w kontekście zielonego ładu? Więc zacznę od tych aspektów energetycznych, bo to jest jakby kluczowe i od tego powinniśmy wychodzić. Zgodnie z zasadą Energy Efficiency First, tak, efektywność energetyczna na pierwszym miejscu. Właściciele budynków powinni po pierwsze myśleć o wprowadzeniu działań, które będą powodowały zwiększanie efektywności energetycznej, które wpłyną na poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Muszą także budować kompetencje w zespołach zarządzających nieruchomościami, ponieważ widzimy, że jest to kluczowe w tym momencie, jeżeli mówimy już o takich działaniach modernizacyjnych, które wychodzą poza tylko bryłę budynku, ale skupiają się na instalacjach budynkowych, systemach sterowania, automatyki. Wiemy z doświadczenia, że samo zainstalowanie takiego systemu nie skutkuje faktycznymi oszczędnościami. Trzeba tymi systemami zarządzać z poziomu osoby, która faktycznie pilnuje, jak te systemy działają i też patrzy na to, czy automatyka jest poprawnie ustawiona, i na bieżąco trzeba to monitorować. Dodatkowo ta transformacja w sektorze nieruchomości niesie za sobą bardzo duże koszty modernizacji istniejących budynków, jak i budowy nowych budynków, które będą musiały spełniać rygorystyczne wymagania, ponieważ będą musiały być zeroemisyjne, o czym powiem później. Bardzo istotne w tym wszystkim jest właśnie pozyskanie finansowania, ponieważ w bardzo dużym stopniu ułatwia to Przeprowadzanie transformacji energetycznej, coraz więcej, jakby coraz więcej dofinansowań będzie możliwych do pozyskania, jeżeli inwestycje będą przeprowadzane chociażby w modelu EPC. Co jest nowością cały czas na rynku, jest obarczone dużym ryzykiem firm, które będą finansowały te inwestycje. Także to jest też pewna nowość na rynku i wydaje mi się, że to właśnie jest też wyzwanie. Dodatkowo, w związku z taksonomią i zapisami w taksonomii o zasadzie nieczyń poważnych szkód, przybędzie będą dodatkowe obowiązki takie około projektowe gdzie trzeba będzie raportować monitorować chociażby przy przeprowadzeniu modernizacji czy też budowy nowych budynków aspekty związane z gospodarką odpadami o czym też wspomnę później jeśli chodzi o właśnie tutaj aspekty związane z czynnikami ESG, no to ważne będzie również ważne będzie takie podejście do strategii, planu działania związanego z modernizacją budynków, żeby robić to w sposób odpowiedzialny, odpowiedni. Dodatkowo Nowe przepisy zawarte w dyrektywie EPBD będą wymagały również podawania w świadectwach śladu węglowego budynku. Również instytucje finansowe, to już teraz widzimy, wymagają od właścicieli budynków chociażby komercyjnych zmniejszania zużycia energii, ponieważ muszą mieć w swoim portfelu aktywa zielone. Także to już też widzimy po, po naszych klientach, chociażby, że muszą takie działania podejmować. No i świadectwa charakterystyki energetycznej, które stają się kluczowym dokumentem w taksonomii Unii Europejskiej, jeśli chodzi o, o właśnie ocenę charakterystyki energetycznej budynków i też to jest ważny, ważny temat. To widzimy po. Po tym, że obecnie dużą wagę przykłada się do jakości wykonywanych świadectw charakterystyki energetycznej. Ciągłe zmiany w prawie to również jest wyzwanie w sektorze nieruchomości, żeby nadążyć za, za cały czas nowymi wymaganiami w stosunku do, do budynków. No i co, co jest również kluczowe, a może się o tym trochę mniej mówi, to chociażby brak wykwalifikowanej kadry pracowników budowlanych, których potrzeba będzie około 400 tysięcy więcej, żeby tą transformację energetyczną w sektorze nieruchomości przeprowadzić. Powiem teraz kilka słów właśnie o taksonomii Unii Europejskiej, która jest bardzo ważnym dokumentem. Jest to potoczna nazwa aktu prawnego, czyli rozporządzenia parlamentu w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje z 2020 roku. Dokument ten ma pomóc przy określaniu, czy działalność gospodarcza jest zrównoważona. I czy inwestycje, które są przeprowadzane, są zrównoważone środowiskowo? No i teraz dana działalność gospodarcza można uznać, że kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo zgodnie z taksonomią, jeżeli łącznie spełnia cztery warunki, które Państwo macie tutaj przedstawione czyli wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego z sześciu celów środowiskowych. Po prawej stronie przedstawione są te cele, czyli łagodzenie zmian klimatu. Tutaj chodzi o ograniczanie właśnie emisji gazów cieplarnianych, adaptację do zmian klimatu, ochronę zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu oraz ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów. Dodatkowo nie wyrządza poważnych szkód w żadnym z tych celów środowiskowych, jest prowadzona z minimalnymi gwarancjami i spełnia techniczne kryteria kwalifikacji. I te techniczne kryteria kwalifikacji są bardzo ważne i zostały wydane akty delegowane dla każdego z tych celów środowiskowych, i w tych aktach delegowanych są już konkretne informacje, na temat tego, jakie, które działalności, na co na co zwracać uwagę, jeżeli chodzi o, o konkretne działalności. Także ta taksonomia no, też ma doprowadzić do tego, żeby przeciwdziałać tak zwanemu greenwashingowi, żeby ujednolicić. Aspekty związane z um, właśnie oceną tych, tych działalności. Teraz um, przedstawiam Państwu um, techniczne kryteria kwalifikacji dla. Um, Budowy dla działalności, która jest związana z budową nowych budynków, żebyście Państwo jakby wiedzieli, na co, na co teraz się zwraca uwagę chociażby przy pozyskiwaniu dofinansowań, tak, jeżeli Państwo będziecie chcieli pozyskiwać dofinansowania na budowę nowych budynków, no to już teraz instytucje dofinansowujące będą się również opierały na, na tych kryteriach. Także jeżeli chodzi o budowę nowych budynków, to tutaj jeśli chodzi o cel środowiskowe łagodzenie zmian klimatu, należy projektować w ten sposób budynki, żeby zapotrzebowanie na energię pierwotną było co najmniej o 10% mniejsze niż wymagane jest to w warunkach technicznych na 21 rok. Dodatkowo w przypadku budynków o powierzchni powyżej 5000 m2 należy po zakończeniu budowy przeprowadzić badanie szczelności powietrznej i badanie termowizyjne. To nie jest w sumie nowość, ponieważ w warunkach technicznych istnieje obowiązek przeprowadzania badań szczelności powietrznej po zakończeniu Budowy, natomiast nie zawsze to się dzieje. Teraz to będzie warunek konieczny, jeżeli Państwo będziecie chcieli uzyskać finansowanie, żeby takie badania szczelności powietrznej przeprowadzić i pewnie potwierdzić to stosownym raportem. Dodatkowo, w przypadku budynków również o powierzchni większej niż 5000 m2, będzie należało obliczyć współczynnik globalnego ocieplenia w całym cyklu życia budynku. Także to są te trzy kwestie, które zapewne będą wymagane przez instytucje finansowe. Kolejna kwestia to jeżeli chodzi o te środowiskowe adaptacje do, do zmian klimatu, to tutaj zapotrzebowanie na energię pierwotną nie przekracza progu określonego w. W warunkach technicznych na 21 rok, rozumianych jako budynki o niemal zerowym zużyciu energii, oraz budynki nie są przeznaczone do wydobycia, magazynowania, transportu lub produkcji paliw kopalnych. Mamy dodatkowo cztery pozostałe cele środowiskowe. I tutaj działalność musi wnosić też istotny wkład i nie szkodzić, nie wyrządzać poważnych szkód środowiskowych w każdym z tych celów. Jeśli chodzi o działalności związane z budową nowych budynków, no to jeśli, w przypadku zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów wodnych i morskich musimy zwrócić uwagę przy projektowaniu na maksymalne przepływy wody w kranach i umywalkach, w prysznicach, w spłuczkach. Dodatkowo, co jest ważne, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, Tutaj na etapie budowy trzeba będzie się wykazać z tego, że co najmniej 70% masy odpadów innych niż niebezpieczne jest gotowe do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku materiału. To też będzie należało raportować. Jeśli chodzi o zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontroli, no to materiały wykorzystywane przy budowie, z którymi mieszkańcy mogą mieć kontakt, muszą emitować mniej niż 600 mg formaldehydu oraz mniej niż 1000 mg lotnych związków, lotnych związków organicznych. Także takie zapisy zapewne będą musiały znaleźć się w projektach budowlanych. Dodatkowo podczas prowadzenia robót y, związanych z budową budynków będzie należało wprowadzić środki, które będą redukowały emisję hałasu, kurzu i zanieczyszczeń w trakcie robót budowlanych. W jakiś sposób będzie to również musiało być y, wzmianka o tym w, w, w projekcie, żeby, czy tam już w, w dokumentach. Y, na etapie prowadzenia budowy, no i nowe budynki nie, będzie, nie będą mogły być wznoszone na terenach, które są tutaj wymienione w tym punkcie. To już mogę powiedzieć, że teraz przy Chęci pozyskania dofinansowania, chociażby na modernizację budynków, właśnie należy we wniosku o takie dofinansowanie przedstawić opis, w jaki sposób podczas renowacji budynku nie będą wyrządzane szkody w, w każdym z tych celów środowiskowych. Także to też już, już się dzieje. I teraz, jeśli chodzi o właśnie renowację istniejących budynków, no to zgodnie z taksonomią należy doprowadzić do ograniczenia zapotrzebowania na energię pierwotną o co najmniej 30%. Jest to wymóg już teraz również w dofinansowaniach, który ma miejsce. Także termomodernizacje budynków muszą prowadzić do co najmniej 30% oszczędności energii pierwotnej. I tutaj tak samo są takie same zapisy, jak w, dla działalności związanej z budową nowych budynków. Jeśli chodzi o pozostałe cele środowiskowe, też należy zwrócić uwagę na, na właśnie tutaj y, odpady, zanieczyszczenia, y, żeby to było wszystko y, pod kontrolą, monitorowane, a potem raportowane. Jeśli chodzi o, na, o działalności związane z nabywaniem i prawem własności y, budynków, to no tutaj jest przede wszystkim dla budynków komercyjnych, biurowych, centrów handlowych, centrów logistycznych ważna informacja. Więc w przypadku budynków zniesionych przed 31 grudnia 2020 roku, Budynek powinien posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej co najmniej klasy A. No jako, że jeszcze tutaj w naszym prawie klas nie ma, tutaj trwają prace nad, nad tym, żeby w zmienionym rozporządzeniu już ujednolicić, zunifikować energetyczną budynków w całej Unii i te klasy będą, no póki ich nie ma, no to w Polsce hmm, odnosimy się do wartości takiej granicznej, która wynosi 118 kWh na metr kwadrat na rok hmm, zużycia energii pierwotnej i hmm, do tej wartości hmm, Właściciele budynków muszą dążyć, żeby ich działalność została uznana za zrównoważoną środowiskowo. Jeśli chodzi o budynki wzniesione po 31 grudnia 2020 roku, no to budynek powinien spełniać kryteria określone w warunkach technicznych na 2021 rok obowiązujących chwili nabycia. Co ważne, jeżeli budynek stanowi duży budynek niemieszkalny o mocy użytecznej, zmianono, zmianono, zmia, znamionowej, dotyczącej ogrzewania i chłodzenia ponad 290 kW, to taki budynek powinien być eksploatowany w drodze monitorowania. I oceny jego charakterystyki energetycznej, czyli powinny funkcjonować w nim systemy automatyki i sterowania, bądź obowiązywa, powinna obowiązywać umowa o poprawę efektywności energetycznej, z której wynika, um, jak budynek powinien być eksploatowany, jeśli chodzi o efektywność energetyczną. W przypadku celu środowiskowego adaptacja do zmian klimatu, budynek nie powinien być przeznaczony do wydobycia, magazynowania, transportu lub produkcji paliw kopalnych i wzniesiony przed dniem 31 grudnia 2020 roku powinien posiadać y, świadectwo co najmniej klasy A. To jest równoznaczne y, z zapotrzebowaniem na energię pierwotną mniejszym niż 155 kWh na metr kwadrat rocznie. Y, oraz budynki. Y, Wzniesione po dniu 31 grudnia powinny charakteryzować się zapotrzebowaniem na energię pierwotną wskazanym w warunkach technicznych na 21 rok, w zależności dla, dla typu budynku. No i faktycznie właściciele zarządcy budynków sprawdzają teraz swoje świadectwa charakterystyki energetycznej pod kątem tego, czy. Spełniają wymagania właśnie wpisane w tych technicznych kryteriach kwalifikacji. Jeśli chodzi o zmiany w dyrektywie EPBD, to główne zmiany związane z dekarbonizacją budynków dotyczą przede wszystkim wprowadzania krajowych planów renowacji i paszportów renowacji budynków. Wprowadzenia minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej budynków, konieczności zastosowania energii słonecznej w budynkach, odchodzenia od paliw kopalnych. Tutaj dyrektywa zakłada wycofanie kotłów na paliwa do 2040 roku na paliwa kopalne, natomiast od i od 2025 roku nie będzie można uzyskać dotacji na instalowane kotły na paliwa kopalne. Chyba, że będą one połączone hybrydowo z instalacjami odnawialnych źródeł energii. Natomiast to jakby nie, nie wskazuje na to, że w budynkach nie będzie mogło być w ogóle instalowanych kotłów na paliwa kopalne, natomiast nie będzie można pozyskać na takie paliwa kopalne dotacji. Dodatkowo w kolejnych latach trzeba będzie ujawniać informacje na temat śladu węglowego w całym cyklu życia budynków, co będzie przedstawione na świadectwie charakterystyki energetycznej, oraz wprowadzona została definicja budynku bezemisyjnego. Ja chciałabym również y, powiedzieć, że y, zostało ostatnio opublikowane na stronie y, Ministerstwa Klimatu i Środowiska y, taka wzmianka na temat y, Dlatego, że informowanie o wywłaszczeniach, braku możliwości sprzedaży budynków, które się pojawiają w, w mediach, czy restrykcyjnych zakazach, nie znajduje potwierdzenia w nowych przepisach, jest nierzetelne i wprowadza opinię publiczną w błąd. Dodatkowo również jest zapisane, że ta dyrektywa nie zawiera żadnych przepisów, w wyniku których nastąpiłoby pozbawienie lub ograniczenie prawa własności, bo też pojawiają się takie informacje w mediach. Nie ma również przepisów, które uzależniałyby możliwość sprzedaży lub najmu budynku od jego efektywności energetycznej. Co warto powiedzieć, no to minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej obowiązują wobec budynków nowych już od kilkudziesięciu lat i są zaostrzane w miarę postępu w, w budownictwie oraz wymaganiu użytkowników. Tak? I, I ten poziom ener efektywności energetycznej jest ujawniany na etapie jego sprzedaży, y, podobnie jak w przypadku urządzeń zużywających energię. Także y, to nie jest jakaś nowość. Te przepisy są zaostrzane właśnie poprzez w związku z, z, planami, z, z planami Unii Europejskiej co do osiągnięcia neutralności klimatycznej, ale nie będzie to skutkowało jakimiś wywłaszczeniami, czy brakiem możliwości sprzedaży budynku. Jeśli chodzi o budynek bezemisyjny, to jego definicja tutaj przytoczę definicję. Jest to budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej, wymagający zerowej lub bardzo niskiej ilości energii, wytwarzający na miejscu zerową emisję dwutlenku węgla z paliw kopalnych i wytwarzający zerową lub bardzo niską ilość emisji gazów cieplarnianych z eksploatacji. Oznacza to, że taki budynek charakteryzuje się zerowym lub minimalnym zapotrzebowaniem na energię pierwotną. I wykorzystywana w nim energia pochodzi z odnawialnych źródeł energii produkujących energię na miejscu, bądź dzięki społeczności energetycznej działającej w obszarze OZE lub efektywnego systemu ciepłowniczego lub chłodniczego. Co ważne, to maksymalny próg zapotrzebowania na energię w budynku bezemisyjnym jest o co najmniej 10% niższy niż ten próg podany właśnie w właśnie warunkach technicznych na 2021 rok. Jaki jest teraz harmonogram wdrożenia standardu budynków bezemisyjnych? Od 2028 roku wszystkie nowe budynki publiczne powinny być zeroemisyjne. Od 2030 wszystkie nowe budynki, a do 2050 wszystkie istniejące budynki. No jest to bardzo, na pewno bardzo duże wyzwanie i będzie wymagało od wielu stron na, na rynku budowlanym zaangażowania i ciągłej zmiany podejścia. No my, już tutaj, od wielu lat jakby jesteśmy na tym rynku, przy, jeśli chodzi o budownictwo pasywne, energooszczędne. I widzimy, że jest jeszcze bardzo dużo do, do zrobienia, żeby faktycznie budynki były budowane w takiej klasie energetycznej. Dodatkowo, tak jak wcześniej wspominałam, są ustanowione minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej. No i tutaj dla budynków mieszkalnych. Będzie należało zmniejszyć średnie zużycie energii pierwotnej o co najmniej 16% do 2030 roku i co najmniej 20, 22% do y, 2035 roku. Dodatkowo zmniejszenie średniego zużycia energii pierwotnej o co najmniej 55% poprzez renowację budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej. Jeśli chodzi o budynki niemieszkalne, no to tutaj um, renowacja 16% budynków o najgorszej charakterystyce do 2030 roku i 26% budynków o najgorszej charakterystyce do 2033 roku. Um, tu z pewnością um, już um, rozporządzenie um, w Polsce będzie w, 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 w do, bardziej dokładnym stopniu mówiło jak w jaki sposób tego dokonać. Obowiązek montowania instalacji energii słonecznej również pojawił się w tej zmienionej dyrektywie. No i od 1 stycznia 27 roku na wszystkich nowych budynkach publicznych i niemieszkalnych o powierzchni powyżej 250 m2 będzie musiała być zainstalowana czy to panele fotowoltaiczne, czy kolektory słoneczne, na wszystkich istniejących budynkach publicznych też został wprowadzony harmonogram w zależności od powierzchni użytkowej od 27 roku i później będą musiały być montowane takie instalacje. Na budynkach niemieszkalnych o powierzchni powyżej, użytkowej, o powierzchni powyżej 500 m2, w przypadku, gdy budynek zostanie poddany ważniejszej renowacji. Lub przy przebudowie, rozbudowie będzie musiał również taką instalację mieć zamontowaną. Na wszystkich budynkach nowych, mieszkalnych do 31 grudnia 2029 roku również będą musiały być czyli tak naprawdę od 1 stycznia 30 roku będą musiały być takie instalacje zamontowane oraz na wszystkich nowych, zadaszonych parkingach dla samochodów fizycznie przylegających do budynków również od 30 roku będzie obowiązek zamontowania instalacji energii słonecznej. Tu zapewne y, również w rozporządzeniu będą szczegóły, y, jak to będzie rozwiązane. Y, ślad węglowy y, będzie y, musiał być ujawniany na świadectwie charakterystyki y, energetycznej. I od 28 roku dla nowych budynków o powierzchni powyżej 1000 m2 oraz od 30 roku dla wszystkich nowych budynków będzie obowiązek ujawniania właśnie śladu węglowego, wyrażonego jako wskaźnik GWP w ekwiwalencie gazów dwutlenku węgla na metr kwadratowy. Na rok. To z pewnością być może dla Państwa to jest y, informacja nieważna bardziej dla, y, dla firm, które będą wykonywały takie świadectwa charakterystyki energetycznej, będą miały większe obowiązki związane właśnie z chociażby obliczaniem tego śladu węglowego, zarówno wbudowanego, jak i potem na etapie eksploatacji. Chciałabym również Państwu powiedzieć o systemach automatyki i sterowania budynków, ponieważ dyrektywa ta, właśnie znowelizowana. Również wspominam o takich systemach. Natomiast to nie jest nowość, ponieważ w ustawie z dnia 7 października 2022 roku w sprawie zmiany ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i ustawy prawo budowlane są już tutaj na krajowej tak, ustawie, która obowiązuje, są zapisy, że do dnia 31 grudnia 2024 roku. Budynki niemieszkalne o znamionowej mocy powyżej, tak dla systemów ogrzewania, chłodzenia, powyżej 290 kW, muszą być zainstalowane systemy automatyki i sterowania budynków, jeżeli jest to wykonalne pod względem technicznym i ekonomicznym. Co to znaczy ten techniczny, ekonomiczny punkt widzenia? Jeśli chodzi o techniczny punkt widzenia, to będzie to stwierdzone, powinno być to stwierdzone przez osobę posiadającą uprawnienia w odpowiedniej specjalności oraz ekonomicznie, jeżeli jest okres zwrotu z inwestycji nie dłuższy niż 5 lat. Wtedy jest obowiązek zgodnie z tą ustawą o wyposażeniu budynków w systemy automatyki i sterowania. Także, jeżeli państwo posiadacie budynki właśnie niemieszkalne o mocy powyżej 290 kW, powinniście się tym tematem. Zainteresować, żeby wejść w posiadanie opinii, która wskaże, czy takie systemy powinny być, jakby są opłacalne i z technicznego punktu widzenia możliwe do wykonania. Co to są te systemy automatyki w rozumieniu tutaj regulacji prawnych? Po pierwsze, taki system automatyki musi umożliwiać ciągłe monitorowanie, rejestrowanie, analizowanie i dostosowywanie zużycia energii. Powinien również móc przeprowadzić analizę porównawczą efektywności energetycznej budynku, wykrywać utratę efektywności systemów oraz informować osoby odpowiedzialne o możliwościach poprawy efektywności energetycznej. Dodatkowo powinien mieć możliwość komunikacji z innymi systemami technicznymi budynku, a także zapewniać interoperacyjność systemami technicznymi budynków w zakresie różnych rodzajów technologii zastrzeżonych urządzeń i producentów. To, co jest dodane w tej znowelizowanej dyrektywie, to jest zapis o tym, że będzie również potrzeba monitorowania jakości środowiska wewnętrznego poprzez, dzięki takim systemom automatyki i sterowania budynków. Dodatkowo w dyrektywie są zapisy o konieczności wyposażenia w automatyczne sterowanie oświetleniem, i tutaj mamy dwie daty: od Stycznia 28 roku w budynkach, które charakteryzują się, które mają systemy grzewcze i chłodnicze powyżej 290 kW mocy, oraz od 30 roku w budynkach powyżej 70 kW mocy grzewczej czy chłodniczej. No i takie automatyczne sterowanie oświetlenie musi być odpowiednio rozczone i umożliwiać wykrywanie obecności. Także jeżeli Państwo. Gdzieś stoicie przed koniecznością modernizacji systemu oświetlenia, no to pytanie, czy dodatkowo nie pochylić się od razu nad właśnie zastosowaniem sterowania oświetleniem, ponieważ tak czy inaczej w takich budynkach niemieszkalnych będzie to za kilka lat wymagane. Chciałabym teraz powiedzieć kilka słów o świadectwach charakterystyki energetycznej, ponieważ widzimy, że jest ostatnio duże zainteresowanie tym tematem, właśnie dlatego, że świadectwo charakterystyki energetycznej staje się takim kluczowym dokumentem, który służy ocenie energetycznej budynku pod kątem chociażby taksonomii. Chciałabym tutaj zauważyć, że wiem, że wielu z właścicieli budynków w pierwszym kroku bierze do ręki świadectwo charakterystyki energetycznej i porównuje wyniki, które są na tym świadectwie, z, z rzeczywistymi zużyciami energii z budynku. I nagle zapala się czerwona lampka, że jak to mój budynek zużywa. Trzy razy więcej energii niż jest to w świadectwie charakterystyki energetycznej, i coś tutaj nie gra. Czy to jest wina teraz tutaj zarządców, czy, czy też osób, które zajmują się na bieżąco? Technicznym, tech, tak, tutaj zarządców technicznych budynku, to chciałabym powiedzieć, że nie można w ten sposób patrzeć na świadectwo charakterystyki energetycznej i w ten sposób weryfikować jego poprawności chociażby, ponieważ wartość zapotrzebowania na energię pierwotną, która jest przedstawiona w świadectwie, jest to obliczona ilość energii potrzebna do zaspokojenia zapotrzebowania na energię związaną z Typowym użytkowaniem budynku. To jest standardowy sposób użytkowania budynku, który jest modelowany przy, przy wykonywaniu takiego modelu energetycznego budynku. Dodatkowo, przy obliczaniu stosuje się standardowe warunki klimatyczne, więc uzyskane wartości obliczeniowe rocznej ilości zużywanego nośnika energii nie pozwalają Wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii w budynku. Wartości te są w jakiś sposób przybliżone. E, świadectwo służy do tego, żeby porównywać zużycie energii pomiędzy różnymi budynkami, natomiast nie wskaże w 100%, że faktycznie budynek będzie zużywał taką ilość energii, jaka jest wskazana na świadectwie. E, co ważne, e, świadectwo również. Nie obejmuje y, zapotrzebowania na energię generowaną przez technologie, które są używane w budynkach, y, czyli serwerownie, windy, technologie wentylacji kuchni, y, chociażby, nie wiem, dostarczenie gazu do, do kuchni w zależności od, od typu budynku. Y, tylko jakby. Y, Zawiera y, instalacje, które faktycznie y, są potrzebne do y, typu ogrzewanie, y, ciepła woda użytkowa, wentylacja, oświetlenie. Y, tylko te instalacje są objęte świadectwem, nie technologia. Stąd czasami różnice w tym, że budynek rzeczywiście zużywa dużo więcej energii niż jest to przedstawione w świadectwie. Y, chciałabym również tutaj y, pokazać na wykresach że tak jak macie państwo przedstawione to są wyniki z przedszkoli szkół czy, czy hal sportowych, które kiedyś analizowaliśmy. No i y, mamy takie wnioski, że to, co jest zapotrzebowanie na energię projektowane, a rzeczywiste zużycia, to właśnie Państwo widzicie, jakie są różnice. Wynika to właśnie z tego, o czym powiedziałam. E, inny sposób użytkowania e, budynków. W przedszkolach e, na pewno często zdarzają się, e, są takie sytuacje, gdzie trzeba wywietrzyć pomieszczenie, e, panie otwierają okna i to powoduje to, że to zużycie energii wzrasta. E, warunki klimatyczne w ostatnich latach również są e, no, zupełnie inny niż, niż, niż te standardowe warunki klimatyczne, stąd widzimy, że rzeczywiste zużycia y, są dużo zazwyczaj wyższe, chociaż bywają też budynki, tak jak w tej hali sportowej numer 2 czy 1, gdzie w miarę y, wartości są y, przybliżone. Y, to, na co my zwróciliśmy uwagę, to, to były budynki projektowane jako budynki energooszczędne, pasywne, a widzimy chociażby właśnie w przedszkolach czy, czy w szkole że rzeczywiste zużycia no, były dużo wyższe, w żaden sposób nie takie, jakie powinny być w budynkach pasywnych czy energooszczędnych. Wynikało to przede wszystkim z tego, że nie, budynek nie był pod kontrolą osób technicznych, które by monitorowały to, co się dzieje z tymi zaawansowanymi technologicznie systemami, jednak musi być to pod kontrolą. To, że budynek jest wyposażony w wiele instalacji do zarządzania, to musi być na etapie użytkowania budynku na bieżąco kontrolowane, żeby działało w. Poprawny sposób. Jeśli chodzi o efektywność energetyczną w całym cyklu życia budynku, to tak naprawdę w każdej fazie Życia budynku jest dużo do zrobienia pod kątem efektywności energetycznej, przede wszystkim w fazie przedinwestycyjnej. Na etapie projektowania budynku należy przeanalizować rozwiązania pod kątem ponoszonego kosztu w całym cyklu życia, chociażby przy okazji certyfikacji LIT czy BRIM należy przeprowadzać analizy właśnie LCC. Które wskazują, które rozwiązania są najbardziej optymalne pod kątem całego cyklu życia budynku. Jeśli chodzi o fazę projektową, też jest wiele do zrobienia pod kątem architektonicznym czy, czy instalacyjnym, żeby budynek faktycznie zużywał bardzo małe ilości energii. Na etapie wykonawczym kluczowy jest nadzór w trakcie budowy, ponieważ projekt może być zrobiony świetnie, natomiast bez nadzoru wykwalifikowanych ekspertów, no niestety, budynek może być źle wykonany, przez co może być nieszczelny. I tutaj mogą być duże mostki termiczne poprzez błędne wykonanie rozwiązań projektowych. Także na to należy zwrócić dużą uwagę. To, co powiedziałam wcześniej, również należy sprawdzić podczas odbiorów prac budowlanych zgodność działania systemów z założeniami projektowymi, przede wszystkim jeżeli chodzi o systemy wentylacyjne, chłodnicze. To, to wszystko musi być dokładnie sprawdzone. Czy jest wysterowany w sposób odpowiedni? No i na etapie eksploatacji budynku, szczególnie w budynkach publicznych, w gminach, gdzie często na miejscu w budynkach nie ma kadry technicznej, należy monitorować zużycie energii żeby wywoływać, gdzie, gdzie to, to zużycie w których instalacjach jest zbyt duże, żeby właśnie poprzez takie działania niskokosztowe ograniczać zapotrzebowanie na energię i co ważne, także podnosić świadomość użytkowników budynków, żeby wiedzieli, w jaki sposób je użytkować, żeby faktycznie zmniejszać zużycie energii. Wyzwania w cyklu życia budynku. No to powiedziałam to na, na poprzednim slajdzie, tak naprawdę, tak? czyli brak właściwego nadzoru ze strony inwestora w trakcie, w trakcie budowy, gdzie nie są sprawdzane rozbieżności między tym, co jest w projekcie, a tym, co jest faktycznie wykonane na, na budowie. Brak odpowiedniej kadry dedykowanej do eksploatacji budynku. Wiadomo, że w budynkach, które. Komercyjnych y, y, jest to może trochę bardziej dopilnowane niż w budynkach należących do, do JST, ponieważ y, każdy budynek ma swoją dedykowaną kadrę, dział techniczny, który zajmuje się budynkiem, a w gminie gdzie tych budynków jest no dużo więcej, gdzieś rozmywa się ta odpowiedzialność i należałoby faktycznie być może jedną osobę dedykować do ciągłego monitorowania tego, co dzieje się w budynkach, jeśli chodzi o energię. Brak na prawidłowych nawyków u użytkowników budynku, którzy utrzymują chociażby latem za, za niskie temperatury czy, czy też zimą otwierają okna, podczas gdy grzejniki są włączone. No, tego typu rzeczy skutkują potem faktycznie wysokimi zużyciami energii. Yy, oraz yy, jako kolejny podpunkt, yy, brak narzędzi do profesjonalnego zarządzania. Budynkiem. I tu taka dygresja, że nie warto oszczędzać na, na systemach BMS. Co jeszcze mogę powiedzieć z naszego doświadczenia? Faktycznie warto przede wszystkim skupić się na tym, żeby w jak największym stopniu zaizolować, zaizolować budynek, żeby ograniczyć te straty ciepła, a dopiero w kolejnym kroku faktycznie skupić się na dobrym zarządzaniu energią. Dla przedstawicieli JST, JST mam tutaj takie przykładowe działania niskokosztowe, prowadzące do oszczędności kosztów i energii, które, które doradziliśmy, zarekomendowaliśmy w, w kilku budynkach, chociażby poprzez właśnie zmiany nastaw central wentylacyjnych czy wprowadzenie harmonogramów ogrzewania, wprowadzenie harmonogramów pracy central możemy w łatwy sposób, niskokosztowy doprowadzić do oszczędności energii i, i kosztów, chociażby poprzez zmiany nastaw w centralach wentylacyjnych w jednym z budynków, którym się opiekowaliśmy, zaoszczędziliśmy rocznie 3000 zł poprzez tak proste działanie. Tutaj chciałam pokazać e, przykładowe działania e, już wysokokosztowe, e, które e, zostały zastosowane w jednym z budynków komercyjnych, gdzie e, właściciel czy ceznanica budynku e, miał zdanie. E, zrobić taki plan y, działań prowadzący do dekarbonizacji budynków. Y, no i tutaj widzimy, że y, chociażby zastosowanie systemu optymalnego zarządzania energią w węźle cieplnym, mimo tego, że ten węzeł nie był stary, natomiast tutaj y, można było jeszcze zoptymalizować bardziej jego działanie i okres zwrotu takiego, y, takiej modernizacji wyniósł niecałe dwa lata, y, przyniósł y, dość duże oszczędności energii końcowej, na co można było również pozyskać białe certyfikaty. Co tutaj można jeszcze zauważyć, to chociażby z takich powiedzmy nowatorskich działań, to montaż folii refleksyjnej na, na świetlikach w celu zmniejszenia zapotrzebowania na chłód. To też jest działanie, które teraz wielu właścicieli budynków, gdzie to zapotrzebowanie na chłód jest wysokie, wdraża i faktycznie ma z tego dobre efekty. Wymiana agregatów chłodu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana opraw oświetleniowych razem z montażem czujników ruchu daje okresy zwrotu około 10 lat. Także wiele budynków jest już dobrze zaizolowanych. Teraz trzeba się skupić na działaniach związanych chociażby z korzystaniem z ciepła odpadowego, czy też właśnie montowaniem systemów zarządzania energią w budynkach. Na koniec już chciałabym Państwu przedstawić jeszcze takie analizy KREM, które obecnie też. Cieszą się dużym zainteresowaniem wśród właścicieli budynków, chociażby komercyjnych, które to pokazują ścieżkę dekarbonizacji budynków. No i tutaj widzimy, że poprzez podjęcie działań, które zostały zaproponowane w wyniku przeprowadzenia audytu energetycznego, jesteśmy w stanie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Powiedzmy około 50%, natomiast y, to jest y, ta szara y, linia. Natomiast i tak nie y, schodzimy poniżej tego, co jest y, proponowane jako ścieżka dekarbonizacji 1,5 stopnia y, przez krem. Tak jak widać szara linia cały czas jest powyżej tej, tej niebieskiej, także te działania w tym budynku jakby nie były wystarczające, żeby y, osiągnąć y, tą ścieżkę dekarbonizacji 1,5 stopnia. I tutaj możemy zauważyć, że koszty działań, to było około 900 tysięcy złotych dla hali logistycznej, gdzie w pierwszym kroku było modernizowane oświetlenie pomieszczeń i kompensacja mocy biernej, czyli takie działania niskokosztowe. W drugim kroku, druga faza, Przyniosła redukcję około 16% energii końcowej. No i tutaj były montowane folia odblaskowe właśnie na świetlikach, destryfikatory, system chodzenia diabatycznego. Widzimy, że te okresy zwrotu w związku też z rosnącymi kosztami energii nie są wysokie i są to działania opłacalne. Montaż instalacji OZE, który zwraca się w, w tym przypadku w 5 lat. W trzeciej fazie zostały zapropon została zaproponowana instalacja pomp ciepła, 15 lat okres zwrotu, wymiana grzejników elektrycznych na podgrzewacze wodne, które charakteryzuje się około 5-letnim okresem zwrotu, w tym przypadku, czy też instalacja urządzeń wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. Także to jest jeden z, z przykładów, który chciałam Państwu pokazać. To jest ta, ta, ten sam budynek, e, tylko na wykresie pokazana jest e, zmiana intensywności e, z, zużycia energii. I tutaj widzimy, że to zużycie energii e, łącznie spadło o około 25%. Jeśli chodzi o teraz taką analizę dla budynku biurowego, to tutaj widzimy, że działania zaproponowane w audycie doprowadziły do redukcji zużycia energii o około 60%, koszty wszystkich działań to jest około 2 700 tysięcy złotych, w pierwszej fazie zostały zaproponowane działania bezkosztowe, czyli właśnie y, optymalizacja sterowania y, systemu, y, nocne obniżenia ilości powietrza wentylacyjnego, wykorzystanie free coolingu w okresie letnim, czy też podwyższenie temperatury y, w pomieszczeniach technicznych, które były y, chłodzone to przyczyniło się do 6% oszczędności energii. W drugiej fazie zaproponowane wymiany systemu VR VRF oraz zaawansowany system zarządzania energią, który też zwraca się mniej niż 3 lata. Te działania doprowadziły do 20% oszczędności energii. W kolejnym kroku zaproponowano dodatkową instalację fotowoltaiczną w drugim kroku zwiększono jeszcze bardziej tą, tą instalację, a w ostatnim wymieniono, zaproponowano wymianę oświetlenia na, na LED-owe. I tutaj jeszcze tylko tutaj Państwu powiem, że te działania prowadzą do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o około 80%. A tutaj jest pokazana intensywność zużycia energii, i widzimy, że ta, ta redukcja zużycia energii jest na tyle duża, że jest poniżej. Ten wykres, ta linia szara jest poniżej ścieżki dekarbonizacji 1,5 stopnia proponowanej przez właśnie ten, to narzędzie KREM. To tyle ode mnie. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo bardzo dziękuję za, za wyczerpującą prezentację. Przed nami jak widać wiele wyzwań, ale dziękujemy też za wszystkie praktyczne informacje, które na pewno Państwu się bardzo przydadzą. Mamy troszeczkę przekroczony czas spotkania, ale chciałabym Państwu dać czas jeszcze na zadawanie pytań bądź uwagi. Zaglądam na czat. Nie mamy pytań, ale mamy tutaj od Pana Piotra komentarz. Zachęcam do przeczytania i także zachęcam do, do wymieniania się tymi komentarzami na czacie bądź osobiście. Zapraszam, teraz jest czas dla Państwa. Gdyby ktoś chciał zadać pytanie albo skomentować. Zachęcam. Jest nasza prelegentka w tej chwili na żywo do dyspozycji, także warto skorzystać z tej okazji. Chyba. To może ja, mamy... ja pozwolę sobie. Mogę. Zapraszam, oczywiście, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, Piotr Olkiewicz. Pamiętając slajd związany z dekarbonizacją oraz tymi wszystkimi wyzwaniami dotyczącymi nowej dyrektywy budynkowej, oczywiście te terminy, tam rok 2029, 2030, 2032, które pojawiają się tam na slajdach, są, wydają się być odległe. Natomiast z punktu widzenia finansów, funduszy europejskich i polskich, to nie są odległe i sugerujemy z naszych doświadczeń, bo robiliśmy parę takich analiz dla gmin, jeśli w tej chwili ambitnie nie podejdziemy już do identyfikacji potrzeb tej fali renowacji i faktycznego uruchomienia tych procesów, to możemy się po prostu nie wyrobić do tych terminów, bo finansów nie będzie. Więc to jest w tej chwili idealny moment, żeby podjąć rękawicę i niestety zrobić tak zwany. Żabi skok, czyli ewolucyjnie pójść kilka kroków do przodu, a nie celować wyłącznie w obowiązujące warunki techniczne, bo może się okazać, że za kilka lat będziemy musieli znowu modernizować te budynki, a jeśli nie zrobimy tego kroku odważnego do przodu. To tyle. Dziękuję. Jasne, zgadzamy się z panem. Tak. Dziękujemy bardzo za tą uwagę. Za ten komentarz. Zachęcam Państwa jeszcze do zabrania głosu. Bardzo proszę, zajrzę jeszcze na czat, ale chyba tutaj pytań też nie mamy. Ja jeszcze dodam, że Państwo zadają tak, że mają taką możliwość zadawania pytań w momencie rejestrowania się przez nasz formularz i my to, oczywiście te pytania y, y, sprawdzamy. I y, no, tym razem te wszystkie pytania, które Państwo zadali, odpowiedzi były w prezentacji, więc nie mamy potrzeby zadawania ich jeszcze raz tutaj na żywo, ale zachęcam Państwa. Jeśli ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, Chyba nie mamy w tej chwili pytań. Marta, może jakbyś mogła na czacie wpisać nam jakiś kontakt do Ciebie, żeby Państwo, jeśli takie pytania pojawią się po zakończeniu webinarium, także mogli je zadać, albo no, chcieli się chcieliby Państwo zgłosić do nas po pomoc, bo także doradzamy, pomagamy. Także zachęcamy do kontaktu. Tutaj na czacie już mamy i adres mailowy, i numer telefonu do. Naszej ekspertki, także zachęcamy do kontaktu. Chyba nie mamy na dzisiaj już więcej pytań. Ja oczywiście zachęcam Państwa do udziału w kolejnych naszych spotkaniach. Ja już na czacie wklejam Państwu link do naszego kolejnego spotkania. Mogą się Państwo już rejestrować. Temat będzie również bardzo ciekawy, raportowanie ESG, także proszę zajrzeć, tam jest opis. I można od razu się zarejestrować. Także zachęcam także do zaglądania na nasze strony internetowe, do zapisania się do naszego newslettera. Wtedy Państwo będą już naprawdę na bieżąco z naszymi wydarzeniami. Niezmiennie także zachęcam Państwa do zgłaszania nam tematów, które Państwa szczególnie interesują, bo takimi najczęściej się zajmujemy i staramy się wychodzić naprzeciw tutaj zapotrzebowaniu. Mam tu jeszcze pytanie na czacie: czy prezentację otrzymamy? Tak, prezentacje otrzymają wszystkie osoby, które zarejestrowały się na dzisiejsze spotkanie. Otrzymają ją mailowo, a z, y, nagranie y, można sobie obejrzeć na stronie, do której link podałam. To jest na naszej stronie KAPE. Proszę wejść w spotkanie z ekspertem KAPE i tam są dostępne wszystkie poprzednie y, spotkania, nagrania. Zachęcam do, do przeglądania tych tematów, bo czasem państwo zadają pytania, interesujesz się jakimś tematem, który już się u nas pojawił. Także można sobie wtedy takie spotkania obejrzeć. Y, dobrze, y, kończymy na dzisiaj. Marta, jeszcze raz bardzo dziękuję ci y, za prezentację i za bardzo ciekawe dziękuję. informacje. Myślę, że temat wart powtórzenia, także, także za jakiś czas na pewno ten temat powtórzymy i zobaczymy, co ciekawego nowego się w tym temacie wydarzyło. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, za uczestnictwo w dzisiejszym spotkaniu i, i w każdym następnym. Jeśli Państwo zechcą się z nami spotkać, to zapraszamy. Dziękuję na dziś. Do widzenia. Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.